Witam. Dwie paczuszki. Obydwie z AliExpress. Żeby nie przedłużać. Pierwsze to takie zwykłe. W sumie będzie to takie w pierwszej paczuszce. Będzie to takie dźwięko. To nasadki na nogi od dla krzeseł, nogi do krzeseł tu się wkłada, takie mam takie krzesło, że troszkę szpicaste i wbijają mi się w dywany, takie bzdeta przezroczysta, ale przyda mi się w domu, będzie mi potrzebne, odłożę tutaj. Druga paczuszka to będą to baterie AAA i AA plus ładowarki do nich. Stwierdziłem, że wypróbuję coś takiego. Mam już, nudzi mnie kupowanie kółko baterii. Mamy. Mam nadzieję, że jest wszystko. Pudełeczko, żadnych opisów na nim nie ma. Szare, Made in China tylko. Recykling, proszę się postarał tutaj. Chińczyk, jak to mamy. Pierwsze, karteczka z podziękowaniami, z prośbą o gwiazdki. 5. Jest sama ładowarka zasilana zwykłym kablem, 4 gniazda na baterie AAA i 2,4 na A, czyli grube paluszki i cienkie. Zobaczymy, jakaś gąbeczka, gąbeczki i same baterie. Folia. Może weźmiemy na tych większych bateriach, zobaczymy jak to wygląda. Mówiłem po 4 sztuki. Coś oni tu piszą, 2200 mAh. A 1,2 V. Sprzedawca, czy tam producent podaje, że wytrzymują do 1000 ładowań, cykli ładowań, a to dopiero wyjdzie w praniu, zobaczymy. Wezmę tylko latareczkę, na chwileczkę, momencik. Spróbuję tu wsadzić baterię, zobaczyć czy w ogóle coś są naładowane, czy trzeba je dopiero ładować. Jeszcze dwie. Raz. Dwa. To załadowane, to one za bardzo nie są. Ledwo świeci. No trudno, załadujemy je, naładujemy i będziemy mieli możliwość przynajmniej sprawdzenia już od początku, czy zdaje to egzamin. Poszła latareczka na bok. Przyjrzyjmy się jeszcze samej. Plastik to taki tandetny, białe to nawet nie jest zbyt czyste. Plus. Tak, dobrze widzę, plus, plus i plus.
szybko tylko wsadzę, już nie przedłużam, ona za bardzo nie ma co tu nawijać. Ktoś tam kiedyś napisał, że jest mało konkretów, a dużo gadania. Chciałem przypomnieć, że to jest unboxing, rozpakowywanie, nie tutaj nie recenzuję przedmiotów, zważywszy, że jeszcze nie miałem z nimi do czynienia. Podepnę. Mam nadzieję, że to są kontrolki naładowania. W każdym razie powinny być. No dobrze, nie ma co tu tyle nawijać. Zobaczymy, czy wytrzymają tak jak mówi sprzedawca. Nie wiem jak długo będą trzymać po naładowaniu. Jak szybko się wyczerpują. Mam nadzieję, że nie za szybko. To tak ładować codziennie to jest bez sensu. Kilka pilotów w domu, latarki, budziki, inne pierdoły i nazbiera się trochę tego. To dobrze, to tyle by było. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.